Dzień dobry. Czołem strażacy. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w sobotę 11 lutego 2023 roku. Witając wszystkich, chciałbym uczynić to hasłami dnia, które proponuje broszura z Biblią na co dzień. A są to słowa wyjęte z Psalmu 142, gdzie w 8 wierszu czytam. Wywiedź mnie z więzienia, abym wysławiał imię Twoje. Zaś w Ewangelii według świętego Jana w 8 rozdziale i 36 wierszu czytamy. Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Panie i Boże, na progu dnia pobłogosław to słowo na sercach i duszach naszych. Amen. Wydaje się, że dziwnie i nietypowo brzmią słowa haseł dzisiejszego dnia. Wydaje się, że one chyba nie są bezpośrednio skierowane do nas. Wszak mówią o jakiejś niewoli, mówią o więzieniu. A przecież my możemy swobodnie się poruszać, możemy swobodnie się przemieszczać. Powiemy, że jesteśmy osobami wolnymi. Ale w rzeczywistości jesteśmy w niewoli wszelkiego rodzaju trosk, problemów, kłopotów, przeciwieństw losu. Jesteśmy zaniepokojeni tym wszystkim, co dzieje się za wschodnią granicą. Jesteśmy zaniepokojeni tym wszystkim, co niedawno miało miejsce w naszym kraju, w Katowicach, w Szopienicach, gdy w okamgnieniu ewangelicka plebania została zrównana z ziemią. Jesteśmy przerażeni, zatrwożeni tym wszystkim, co dzieje się w Turcji, w Syrii, po trzęsieniu ziemi. A dodatkowo to wszystko, co dzieje się w życiu społecznym wśród nas i pośród nas. Ciągłe, nieustanne pytania dotyczące egzystencji, dotyczące funkcjonowania. Pytania, jak żyć, co zrobić, aby było dobrze, aby nic nam nie zagrażało. Jak ja mam przetrwać ten trudny czas? Rzeczywiście, to trudne, kłopotliwe pytania, które nas całkowicie zniewalają. Ale dziś hasła dnia przypominają nam, że nie jesteśmy żadnymi niewolnikami. Jesteśmy osobami wolnymi. Wolnymi przez Jezusa Chrystusa i w Jezusie Chrystusie. To Jezus Chrystus wziął na siebie wszelkie nasze słabości. Wziął na siebie wszelkie nasze dolegliwości. Wziął na siebie to wszystko, co nas obciąża, co nam utrudnia w postawieniu pewnego bezpiecznego kroku. Ten Jezus wyciąga do ciebie i do mnie swoją rękę po to, by mocno cię uchwycić i pewnie i bezpiecznie prowadzić drogą dnia przez całe życie. To przecież apostoł przypomina nam także wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. Tak, Bóg ma o nas staranie. Ma o ciebie i o mnie staranie Jezus Chrystus. On doskonale wie, co przeżywasz. On doskonale wie, co utrudnia tobie postawienie jakiegokolwiek pewnego bezpiecznego kroku. Chcesz być wolnym? Wolnym w Chrystusie? Pojednaj się z Nim. Przyjdź do Pana Jezusa. Jezus nie mówi, że życie twoje i moje będzie wolne od trosk, problemów i kłopotów. Ale On mówi, że nic z nas nie zwycięży. Dlatego w pokorze, prostocie i uniżoności serca stań, drogi przyjacielu, drogi słuchaczu, przed majestatem Boga. I zawołaj tak, jak wołał święty Augustyn, biskup z Hipony. Przyjmij, Panie, całą moją wolność. Przyjmij pamięć, rozum i całą wolę. Cokolwiek mam i posiadam,
Tyś mi to dał. Wszystko to zwracam Tobie i całkowicie poddaję panowaniu Twojej woli. Daj mi tylko miłość ku Tobie i swoją łaskę, a będę wolny i niczego więcej nie pragnę. Chcę żyć z Tobą, w Tobie i przy Tobie. Amen. Życzę Wam, drodzy przyjaciele, dobrego sobotniego dnia. Życzę Wam, strażacy, dobrej, spokojnej służby. Ile wyjazdów, tyle szczęśliwych powrotów. Niech Pan Bóg Was błogosławi. Pozostańcie z Bogiem.